Zasada pracy ekscentrycznej, zwana też zasadą oporu w ruchu wstecznym, to kolejna zasada Weidera dla osób zaawansowanych, którą można rozumieć na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest wyhamowanie ruchu w czasie opuszczania ciężaru. Czyli w momencie, kiedy wykonuję pracę ekscentryczną, czyli wydłużania mięśnia tutaj, to nie puszczam ciężaru po prostu, żeby sobie poleciał sam tak jak chcę, tylko powolutku odprowadzam ciężar na miejsce. Wykonuję pracę koncentryczną i powolutku wracam z powrotem. Okazuje się, że mięsień ma dużo większe możliwości generowania skurczu w czasie wydłużania się, aniżeli przy pracy koncentrycznej. Dajmy na to, jeśli na przykład jestem w stanie wycisnąć raz 100 kg, czyli praca koncentryczna maksymalna dla moich mięśni piersiowych to jest 100 kg, to wiecie, ile jestem w stanie opuścić w sposób kontrolowany? 130. 30% więcej. Dlatego drugi sposób, na jaki rozumiemy pracę ekscentryczną, to jest metoda budowania siły przy udziale ciężarów supramaksymalnych, czyli tych wyższych niż maksymalne, która polega na tym, że nakłada się na sztangę ciężar większy niż maksymalny i w sposób kontrolowany opuszcza się ją do pozycji początkowej. Partner lub kilku partnerów pomaga mi wycisnąć i znowu ja powolutku ten ciężar opuszczam. Przy czym od razu mówię, to jest super zaawansowana metoda, która jednocześnie jest super kontuzjogenna i w zasadzie nie każdy odważa się, by ją próbować. Ale samo opuszczanie ciężaru w sposób kontrolowany to jest absolutna podstawa w mądrym treningu. Bo okazuje się, że jeśli nauczycie się powoli opuszczać ciężar, wasz trening będzie o wiele bardziej efektywny niż w momencie, gdybyście po prostu sobie ciężarem machali w sposób dynamiczny.